Mógłbym myśleć nad jakimś intrem, ale wydaje mi się, że dzisiaj nie trzeba. Dzisiaj alternatywa jest bardzo prosta. E, no to co? Pogadajmy sobie o berzerku. <śladua> Dawno nie była tym kanale filmu o mandze albo mandze i anime. A chciałbym trochę to zmienić, chciałbym zwiększyć częstotliwość pojawiania się tego typu filmów na kanale, bo są takie historie, o których no, warto gadać, generalnie moim zdaniem przynajmniej. I Berserk jest definitywnie jedną z takich historii. Do tej pory na kanale był tylko jeden film tak naprawdę, który skupiał się w pełni na jednej historii, jednej serii mang bądź też anime. I to był mój film o Jojo, który nagrałem już parę ładnych miesięcy temu. No i dzisiaj podejmujemy się, to znaczy ja się podejmuję tematu jednej z najlepszych, jednej z najważniejszych e, i tak najmocniej zakorzenionych w popkulturze, bym powiedział, mank w historii, e, czyli Berserka Kentaro Miury. Jednego z najlepszych przedstawicieli gatunku dark fantasy w ogóle w jakimkolwiek medium. E, aczkolwiek chciałbym tutaj zwrócić bardzo mocno Waszą uwagę na ten człon dark. Dlatego, że no, Berserk to jest naprawdę dark fantasy pełną gębą. I tutaj jest masa tematów, scen Rzeczy, które mogą być bardzo nieprzyjemne. Będę o tym mówił trochę więcej później. Natomiast jeżeli ktoś jest szczególnie wrażliwy na przemoc i uwierzcie mi, że przemoc fizyczna to jest jedna z mniej wstrząsających rzeczy, na jakie możecie w Berzerku natrafić, no to może powinniście wyłączyć ten film. Bo też czasami żeby coś zaprezentować, będę się posługiwał panelami z mangi. No, a te panele są niejednokrotnie bardzo sugestywne. Także ostrzegam, jeżeli chcecie przeczytać Berzerk, Berzerka, to naprawdę na własne ryzyko, bo szczególnie od pewnego momentu jest naprawdę mocno. Berzerk był mangą pisaną i rysowaną przez Kentaro Miura, to jest warte zaznaczenia, dlatego że czasami e, mówiąc o mangach mamy do czynienia z podziałem, to znaczy jeden artysta te mangi pisze, drugi artysta te mangi ilustruje. E, Kentaro Miura stworzył Berzerka sam. Pierwszy rozdział ukazał się w roku 89. Natomiast rok wcześniej wyszło coś, co jest współcześnie określane jako berserk Prototype, czyli taki one shot, e, mówiąc dosłownie pojedynczy strzał, który potem autor rozwinął w serię, która wychodziła przez ponad 30 lat. E, no, niestety, do jego śmierci, bo o tym sobie trzeba powiedzieć w. Nie, nie w zeszłym roku, mamy 2023. E, w 2021, jakoś w maju na początku, e, niestety Kentaro Miura w wieku 54 lat zmarł. Przez chorobę serca, z tego co kojarzę, było to spowodowane, było to związane z jego aortą. I pamiętam, że to był jeden z większych szoków w ogóle związanych ze śmiercią jakiegoś twórcy, książkowego czy też mangowego. Generalnie ja wielokrotnie mówiłem, że gdybym czytał Terego Praceta przed jego śmiercią i. Dowiedział się o jego śmierci, to pewnie bym się popłakał. I czegoś bardzo zbliżonego do tego doświadczyłem, kiedy się dowiedziałem, że Kentaro Miura zmarł. We wrześniu tegoż roku wyszedł ostatni rozdział stworzony przez Kentaro Miurę. I pamiętam, że kiedy ten rozdział przeczytałem, to bardzo dziwnie się poczułem, bo ten rozdział kończy się też w taki sposób, że na jakimś poziomie może byłoby to nawet poetyckie. Gdyby Berzerk skończył się w tym momencie i przez długi czas wydawało się, że to będzie faktycznie koniec Berzerka, że nie dostaniemy zakończenia, ale na szczęście, no dostaniemy. To znaczy, przyjaciel Kentaro Mury, niejaki Koji Mori zna zakończenie. I od czerwca 2022 Berzerk ponownie zaczął wychodzić. Obecny rozdział, najnowszy, w dniu, kiedy nagrywam, to jest rozdział 371, który ukazał się 8 grudnia. I mówię to głównie dlatego, żeby poniekąd uspokoić niektórych z Was, którzy może mają jakąś taką awersję do zaczynania serii, które mogą nigdy nie zostać skończone. Berserk no, najprawdopodobniej zostanie skończony, jeżeli nic nieprzewidzianego się nie wydarzy. Berserk jest klasyfikowany jako seinen manga. Ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli nie siedzicie w popkulturze Japonii jakoś mocno, to pewnie ten termin niewiele wam powie. Natomiast wiedzieć musicie to, że Japończycy mają tendencję do określania, do jakiej grupy demograficznej jest docelowo skierowana jakaś manga. I mówiąc o seinenach, Japończycy mają na myśli historię, których właśnie docelową grupą odbiorczą mają być mężczyźni w wieku od około 18 do 30 lat. Wydaje mi się, że dużo bardziej popularnym terminem jest shounen, czyli no dosłownie chłopiec. Natomiast w kontekście mank określa to historie, które są skierowane właśnie do młodych mężczyzn w wieku od około 12 do mniej więcej właśnie 18 lat. I tak jak w przypadku shounenów, mówi się o tak zwanej wielkiej trójce, czyli o trzech najpopularniejszych shounenach, które wychodziły w magazynie Shounen Jump i swoją największą popularność osiągnęły w pierwszej połowie lat 2000 i tutaj jest mowa o One Piece o Naruto i Bleach'u, e, tak często Berzerka określa się jako jednego z wielkiej trójki Seinenów. E, I w tej trójce znajduje się razem z Vagabond oraz z mangą Vinland Saga. E, I o wszystkich trzech kiedyś będę chciał opowiedzieć, natomiast dzisiaj mówimy sobie o Berzerku. Berzerk pierwotnie ukazywał się w magazynie, który nosi tytuł Monthly Animal House, natomiast od roku bodajże 92 wychodzi w magazynie Young Animal. Bardzo ciekawy magazyn swoją drogą, bo niektóre okładki wyglądają tak, a niektóre wyglądają tak. No, Japonia, no nie? Generalnie to jest magazyn, gdzie publikowane są też zdjęcia idoli, ale na tym się nie skupimy. Berserk, jak już powiedziałem, składa się obecnie z 371 rozdziałów, które są podzielone na 5 story arków. Więc mamy The Black Swordsman Ark. Golden Age Arc, ten na którym skupię się trochę mocniej, bo wydaje mi się, że on jest najmocniej rozpoznawalny generalnie i też nie dziwię się, bo to jest jedyny story arc, który się doczekał no, godnej adaptacji. Następnie mamy Conviction, Falcon of the Millennium Empire i obecnie trwający arc Fantasia czy Fantazja. No, i po tym przydługim wstępie, myślę, że mogę w końcu przejść do fabuły. O czym tak naprawdę jest berserk? Ja już wspomniałem, berserk to jest dark fantasy, którego akcja dzieje się w świecie, który jest bardzo mocno inspirowany średniowieczną Europą. I to nie brzmi jakoś specjalnie interesująco ani odkrywczo, ale akurat w tym przypadku, nic bardziej mylnego. I głównym bohaterem tej historii jest mężczyzna, który nazywa się Guts. I mówiąc o tym punkcie startowym, o momencie, w którym go spotykamy na samym początku tej historii, to muszę zahaczyć o dwa punkty. Dlatego, że jak już wspomniałem, trzy pierwsze storiarki tej historii, to jest Black Swordsman, Golden Age. I Conviction. W takiej kolejności to było pisane, w takiej kolejności Kentaro Miura manga tworzył. Więc zaczynamy sobie od Black Swordsman, który jest króciutkim storyarkiem, najkrótszym ze wszystkich. On ma, żebym też nie skłamał, wydaje mi się, że jedynie 8 rozdziałów, to można przeczytać w jakieś 30 parę minut i to nie śpiesząc się zbytnio. I tam trafiamy właśnie na gadca, który przybywa sobie do miasta, które nazywa się Koka, i to nie jest jakieś specjalnie istotne miasto, fabularnie dla całej historii. Wcześniej zabija na drodze pewnego potwora, co myślę też może dać wam dobry obraz tego, jak będą wyglądały różne dziwne stwory w tej historii. Więc przybywa on do tego miasta, trafia do Karczmy, tam też robi pewną masakrę, i przy okazji, na przykład, uwalnia elfa, która nazywa się Pak i też wydaje mi się że pag jest taką postacią która może sprawić że jakaś tam część czytelników się odbije bo on wygląda jak no wiecie elfy tutaj to są trochę jak wróżki jak nie wiem jakieś kuzyni dalecy dzwoneczka z Piotrusia pana Natomiast fabularnie ten moment nie jest aż tak istotny, generalnie. Dlatego, że to co musicie wiedzieć na samym początku, to jest to, że, i pewnie też jeżeli zaczniecie sobie czytać tę historię, to bardzo szybko to wyłapiecie, że Gatz jest generalnie facetem po przejściach. I wiem, że to brzmi Hiczebato, ale to widać po jego stanie fizycznym. I też bardzo wyraźnie widać, że to jest facet bardzo zdesperowany, który ma bardzo konkretny cel i tak naprawdę nic innego w zasadzie go nie obchodzi. Jak już powiedziałem, na tym etapie to jest wszystko, co musicie wiedzieć, dlatego że chronologicznie, w ramach chronologii wydarzeń w tym świecie, Black Swordsman nie jest pierwszym story arciem, Dlatego że drugi ark to jest właśnie ark, który jest chronologicznie pierwszy. Golden Age to jest sam początek tej historii. Black Swordsman dzieje się pomiędzy właśnie Golden Age a Conviction. I właśnie na samym początku Golden Age Arku, który jest dużo dłuższy. On ma, myślę, że koło 100 rozdziałów, może 90 parę. Tam poznajemy Gatsa trochę lepiej, i najbardziej istotnym punktem jest moment, kiedy trochę wbrew swojej woli zaciąga się on do grupy najemników, która nazywa się Band of the Falcon, której przywódcą jest mężczyzna, który nazywa się Griffith. Griffith. Tak, to jest mężczyzna. Sytuacja wyjściowa jest taka, że w ramach świata przedstawionego mamy wojnę między dwoma państwami i właśnie grupa najemników, którą dowodzi Griffith, staje się bardzo istotną częścią armii jednego z tych państw i generalnie w dużej mierze o tym jest ten pierwszy story arc. Mamy tutaj sporo starć. Mamy trochę naprawdę dobrze poprowadzonych knowań, wbijania sobie sztyletów i absolutnie fantastyczne relacje. Tym się zaczyna Berserk i to wychodzi fantastycznie i to też wybrzmiało bardzo dobrze w adaptacji, bo to pierwsze anime, które wyszło, to jest właśnie adaptacja Golden Age Arc, która jest moim zdaniem naprawdę dobra. Nie jest tak, tak dobra jak manga, ale oddaje treść materiału źródłowego z należnym honorem i tak jak to powinno być. Później jest tym gorzej, ale do tego przejdziemy za moment. I Golden Age jest fantastyczne. Na poziomie postaci Griffith. Jest genialny Guts, Kaska, inni członkowie tej bandy najemników. I to jest taki moment, kiedy wydaje mi się, bardzo łatwo się można z tą historią, z tymi postaciami, z tym światem zżyć. I też nie chcę powiedzieć, że to jest sielanka. Absolutnie nie, bo to jest jednak mimo wszystko dość krwawa i w niektórych momentach nawet trochę zbyt mocna historia. Do tego też przejdę za moment. Ale ja osobiście uważam, że jeżeli Golden Age byłoby przeniesione w formę powieści... I to byłby powiedzmy pierwszy tom jakiejś serii fantazy. To byłby to jeden z lepszych pierwszych tomów jakiejkolwiek serii fantazy, na jaki bym trafił. Berzer to jest w dużym stopniu, w bardzo dużym stopniu, nawet historia o poszukiwaniu swojego miejsca na świecie. I to jest szczególnie wyczuwalne na samym początku, natomiast to później nie znika. To jest ciągle bardzo istotny punkt tej historii. Nie chcę mówić dużo więcej o fabule, e, dlatego że Berserk to jest taka historia, która bardzo mocno opiera się na jednym istotnym punkcie fabularnym, e, który zmienia praktycznie wszystko, więc nie chcę do końca mówić, e, co się dzieje po Golden Age. Natomiast mogę powiedzieć, że ten punkt fabularny to jeden z prawdopodobnie najbardziej nieprzyjemnych i wstrząsających momentów, e, na jakie natrafiłem w ogóle w popkulturze. Nawet teraz, kiedy trochę o tym, kiedy o tym mówię, czuję się trochę nieswojo e, i nieprzyjemnie. Ale też jak już wspomniałem, Berzerk to jest dark fantasy, ale jest to dark fantasy, który generalnie moim zdaniem robi to, co ten gatunek powinien, powinien robić. Bo w przeciwieństwie do Grimdark, który jest takim gatunkiem, który opiera się na takiej trochę beznadziei, czyli takim koncepcie, że trochę nie ma znaczenia, że nie wiem, pokonamy tego, trochę nie ma znaczenia, że ludzie się zmienią, ciągle będzie do dupy. I jeżeli generalnie jesteś dobrym człowiekiem, to prędzej czy później życie cię złamie i dostaniesz solidnego kopa w dupę i na tym się generalnie opiera całe pierwsze prawo cała seria Abercrombiego, czyli na tym, że jak jesteś dobry, to generalnie nie kończysz najlepiej natomiast jeżeli chodzi o Dark Fantasy, to jest to to tą rzeczą, o której wspomniałem, jest to, że ja bardzo lubię, kiedy w Dark Fantasy mamy świat który jest właśnie mroczny, nieprzyjazny okrutny i obrzydliwy natomiast i jest w nim jakieś takie światełko, jakiś taki promyk nadziei, że kiedyś będzie lepiej, że jest jakaś szansa na polepszenie tego świata, i w Berzerku to jest. I to jest bardzo istotne, bo też no, trzeba mieć komu kibicować. A generalnie też wydaje mi się, że Berzerk jest taką historią, w którą bardzo łatwo się zaangażować i bardzo łatwo kibicować tym dobrym. I też Kentaro Miura, mimo że jeżeli pewnie coś słyszeliście o Berzerku, albo widzieliście niektóre panele, to raczej nie myślicie o tej historii w ten sposób. Natomiast Berzerk jest bardzo emocjonalną historią. Ma mnóstwo takich bardzo mocnych, emocjonalnych momentów, które chwytają. Natomiast no, nie można mówić o Berzerku, nie wspominając o tym, jak jest to narysowane. Berzerk jest albo najpiękniejszą, a jeżeli nie to jedną z najpiękniejszych mang stworzonych kiedykolwiek. Kentaro Miura był, no, albo był geniuszem, albo był wariatem. Jedno z dwóch, bo nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że zupełnie normalny człowiek wpadłby na te koncepty wizualne, które on tutaj przeniósł na papier, bo nasi bohaterowie natykają się w trakcie swojej historii na masę dziwnych kreatur, które są tak nienormalne momentami. Niektóre panele a nawet nie niektóre, mnóstwo paneli można po prostu wydrukować w wysokiej rozdzielczości i sobie powiesić gdzieś na ścianie, jeżeli oczywiście lubicie tego typu klimaty te stworzenia są, są tak dziwne, są obrzydliwe, są niekształtne, mackowate wielookie, kompletnie niesymetryczne, no po prostu nienormalne i tutaj widać akurat inspirację Lovecraftem no i w tym Kentaro Miura nie miał sobie równych. Jego wizualne koncepty były absolutnie wybitne. Jeżeli na jakimś tam poziomie chcecie sobie to porównać do czegoś innego, to serią, a w zasadzie studiem growym, które inspiruje się Berzerkiem bardzo widocznie i w żadnym momencie tego nie ukrywa, jest From Software, czyli twórcy Elden Ringa, Dark Soulsów czy Bloodborne'a. I niejednokrotnie te nawiązania są w ogóle nie subtelne. Po prostu twórcy no, nawet wprost przenoszą niektóre rzeczy z berzerka. E, kilka przykładów. W Dark Souls 3 e, w pewnym momencie trafia się do takiej lokacji, która nazywa się Irithyll of the Boreal Valley, i to jest takie miasto, e, do którego trafiamy po wyjściu z, z lochów, z takiego podziemia. E, I zaraz po wyjściu z tego podziemia trzeba pójść na most, który bezpośrednio tego miasta prowadzi. E, I zaraz na tym mostie, kiedy na niego wejdziemy. Zostajemy zaatakowani przez takiego wielkiego, psopodobnego potwora, i to jest coś, co jest jeden do jednego w berserku. Identyczne. Tak samo Kowal, który jest w Dark Souls 1 i 3, czyli Andre, to jest postać, która też jest w zasadzie 1 do jednego wizualnie przeniesiona z berserka. W berserką się nazywa Godo. Tych nawiązań jest dużo więcej, na przykład w Bladbornie, w dodatku, to jest chyba boss z dodatku jest właśnie boss, który nazywa się Ludwig Diekerst i to też jest postać bardzo mocno inspirowana pewnym koniem który się w Berserku pojawia także kilkukrotnie już chyba dostałem zapytanie na kanale czy nie poleciłbym jakiejś serii fantazy, która jest zbliżona klimatem do Dark Soulsów albo do Bladborna. jeżeli nie odrzuca Was sam koncept czytania mangi no to Berserk to jest coś w 100% dla Was Postaci są, jak już wspomniałem, absolutnie fantastyczne. W ogóle z tego, co kojarzę, ja dałem w mojej liście 10 ulubionych postaci z fantazy Griffita, chyba na miejscu piątym i ciągle to podtrzymuję. Uważam, że to jest absolutnie genialna postać. E, tak jak Guts, jak nasz główny bohater. E, to, z czym ktoś może mieć problem, to jest to, że no, Guts jest totalnym kozakiem. I to jest super, jest totalnym badasem. E, natomiast no, Guts jest tym typem, który zawsze absolutnie wszystkich rozwala. Aczkolwiek, no tutaj jest chyba już trochę do wywnioskowania. To jest facet, który chodzi z mieczem, który jest prawie tak duży jak on. Wydaje mi się, że niektóre osoby mają pewne problemy z postaciami, które pojawiają się w historii trochę później, już po Golden Age, i niektóre być może będą trochę irytujące, jak już wspomniane przeze mnie pak na samym początku. No ale dobrze, Berzel ja już powiedziałem. Jak mówiłem do tej pory, to jest absolutnie wybitna historia. Jest to manga przepiękna, jest to manga z fantastycznymi postaciami, niesamowicie angażująca emocjonalnie, niesamowicie mocna. I przez ten klimat no, tworzy ona absolutnie powtarzalną atmosferę podczas czytania. To znaczy, nie, nie przeczytacie drugiej takiej mangi, nie ma takiej opcji. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć o rzeczach, które berserk. które sprawiają, że berserk nie będzie dla każdego. I które mogą być dla niektórych z Was dużymi minusami. I wydaje mi się, że trzeba sobie zacząć od tego, o czym mówiłem na samym początku tego filmu. Berzerk jest mocny. I uwierzcie mi, że jakieś sceny, w których ktoś komuś odcina rękę, albo mu odcina głowę, albo nie wiem, przebija kogoś mieczem, to są jedne z mniej mocnych rzeczy, na jakie w berzerku można trafić. To czego w Berzerku jest naprawdę dużo i ja generalnie tego nie lubię i momentami też w tej historii mi to przeszkadza to jest szeroko pojęte no, wykorzystywanie seksualne w Berzerku jest tego naprawdę dużo i też wydaje mi się, może tutaj się mylę ale chyba w jakimś wywiadzie Kentaro Miura powiedział że nawet on sobie z tego zdaje sprawę że w Berzerku jest tego naprawdę dużo i być może nawet za dużo więc jeżeli dla kogoś to jest temat tabu jeżeli u kogoś to wywołuje bardzo duży dyskomfort, to to jest absolutnie to, to nie absolutnie jest historia dla Was. Um, e, powiedziałbym też, że momentami gore i szeroko pojęte flagi, e, no jest tego bardzo dużo, więc być może na jakimś tam poziomie to traci trochę swoją moc. Wydaje mi się, że to jest szczególnie widoczne w Conviction. Natomiast wydaje mi się, że to się łączy ze światem, to się łączy z tymi wszystkimi wykręconymi projektami. I generalnie jeżeli tworzycie, jeżeli macie w historii Gore, to tego nie powinno być aż tak dużo, bo wiecie, duża ilość czegoś w historii Gore, nie wiem, humoru, jumpscare'ów w przypadku horroru, sprawia, że widz staje się na to znieczulony. I to, co robi wrażenie. Przez pierwsze ileś tam minut oglądania na przykład horroru, kiedy mamcie jump jumpscare za jumpskerem. No po godzinie już nie będzie robić takiego wrażenia. I zacznie Was męczyć. Nie powiedziałbym, że mnie to kiedykolwiek zaczęło męczyć. Natomiast tak jak powiedziałem, jest tego dużo. Postaci generalnie są świetne. Postaci drugoplanowe może nie zawsze podają tak dobrze. Są postaci, które ewidentnie robią się mniej interesujące z czasem. I koronnym tego przykładem jest już dwukrotnie wspomniany Pak, który na początku był bardzo fajną postacią, ale mam wrażenie, że im głębiej w mangę wchodzimy, tym on po prostu robi się takim irytującym comic reliefem i to i też momentami jest różnie z tempem. Jest taka, jest taka sekwencja, która jest już po prostu memem wśród czytelników Berserka. Sekwencja ze statkiem, z łodzią i jeżeli chodzi o to, ile oni byli na tej łodzi, jeżeli chodzi o nasz świat o ten nasz, wiecie, świat, gdzie manga była tworzona, no to parę lat ładnych. E są też niektóre zabiegi fabularne, które są generalnie dość kontrowersyjne. Dla przykładu, rzecz, która dzieje się z jedną bardzo istotną postacią. I wiem, że niektóre osoby mają z tym problem, e że to była ich ulubiona postać na samym początku tej historii, a potem no, dzieją się z nią pewne rzeczy i jest już y no, zupełnie inna. I tutaj nie ma reguły. To znaczy, Berzerk nie boi się mocnych rozwiązań i nie boi się bardzo zdecydowanych fabularnych ruchów i wydaje mi się, że w moim przypadku to nawet nie jest kwestia tego, czy mi się ten zabieg podoba czy nie, ale doceniam i akceptuję to, co miał Kentaro Miura w głowie, bo to wszystko pasuje mi do tego świata i do tej wizji, którą starał się przedstawić czytelnikowi. I ostatnia rzecz, jaka mi do głowy przychodzi, bo też nie chcę szukać, wiecie, wad na siłę. bo Berserk jest moim zdaniem historią, mangą absolutnie wybitną. Jest w trójce moich ulubionych mang. Nie jest co prawda moją ulubioną mangą, ale o, e, o vagabond jeszcze sobie pogadamy. E, natomiast moim zdaniem generalnie autorowi średnio wychodziły szeroko pojęte sceny humorystyczne, bo są w berserku takie sceny, które mają być ewidentnie przełamaniem tego dusznego, przygnębiającego i mrocznego klimatu. E, I one też wydaje mi się wychodzą dość płasko na ogół. Nie jest to może taki humor, który, wiecie, wywołuje jakieś ciarki żenady albo głośne weschnięcie, ale to też nie jest humor, który przynajmniej w moim przypadku spełniał tę rolę, jaką pewnie spełniać miał. Pamiętam, że kiedyś trafiłem na taki komentarz, już nie pomnę gdzie, na jakimś forum, gdzie jakiś użytkownik twierdził, że jego zdaniem w tej historii od pewnego momentu jest za dużo postaci. I faktycznie liczba postaci od pewnego momentu jest spora, ale też nie mogę powiedzieć, żebym kiedykolwiek czuł przesyt albo nie wiedział, jaka jest rola kogoś. Albo też no, nie wiedział, kto jest kimś. Może jeszcze krótko e, o adaptacjach. Jak już powiedziałem, anime z roku podejrzeń 97 jest naprawdę dobre. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie chce czytać mangi na samym początku, aczkolwiek też przyznam, że ja się początkowo od anime odbiłem, dlatego że pierwszy odcinek y, to jest właśnie Black Swordsman Arc. i on moim zdaniem wypadł w anime szczególnie, tak bardzo Edgy, wiecie. Że to miał być ten odcinek, który trochę jest taki mroczny i poważny na siłę. Moim zdaniem w Manze to wypada o wiele lepiej. Są też trzy filmy, które podobnie jak, jak anime adaptują Golden Age Arc. Natomiast, szczerze powiedziawszy, ja wolę serial. Natomiast, jeżeli ten serial Wam się spodoba i będziecie chcieli w Berzerka iść dalej, to nie oglądajcie kolejnych anime, bo są jeszcze dwa sezony. Podaję, z roku 2016 i 2017. One mają tam po 10 albo 11 odcinków. I to jest tak obrzydliwe. To jest jedna z absolutnie najgorzej zanimowanych rzeczy, jakie widziałem. Jest też dziurawe, ale wszystkie te jakieś pomniejsze problemy no nie mają znaczenia, kiedy animacja sprawia, że cała historia wydaje się śmieszna. I generalnie wydaje mi się, że Japończycy często mają problemy z CGI. To znaczy, 2D, animacje 2D wychodzą mi naprawdę dobrze, natomiast często, kiedy przechodzą w 3D, to to wypada bardzo koślawo. I tutaj to wypada no, gorzej niż koślawo. No, i tutaj już będę kończył. Berzerk to jest niesamowicie angażująca historia, jest niesamowicie mocna, jest wybitnie, podkreślam, wybitnie narysowana. I jeżeli o jakichś tekstach kultury, w tym przypadku o jakichś mangach, można mówić, że to jest sztuka, no to moim zdaniem Berzerk jak najbardziej jest sztuką. Bardzo mocną, okrutną sztuką, nie dla każdego, ale jednak sztuką. I to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego, cześć!